czy moja wada będzie usunięta do zera? Tak. W zdecydowanej większości przypadków usuwamy wadę, także to, co zostaje z tej wady, czyli tak zwana wada resztkowa, nie sprawia żadnego problemu w codziennym funkcjonowaniu. Czyli jest to jakiś mały zapis matematyczny, to może być ćwiartka, połówka, ale ponad 90% pacjentów uzyskuje bardzo dobre wyniki refrakcji pooperacyjnej, czyli tego, że mogą widzieć bez okularów, począwszy od następnego dnia po operacji. Czy będę widzieć na drugi dzień? To tutaj dużo zależy od tego, jak szybko goi się oko, ale też zdecydowana większość pacjentów następnego dnia po operacji, już nawet rano, ma ostrość widzenia bardzo zbliżoną do końcowej. Czy astygmatyzm można usunąć? Tak jest. W całości, przy nawet bardzo wysokich astygmatyzmach jest to możliwe. Czy występuje efekt suchego oka? W bardzo minimalnym stopniu, zdecydowanie mniejszym stopniu niż po zabiegach laserowej korekcji wad wzroku. Ten zyspół suchego oka, który może być po tego typu operacji, bardziej jest związany z tym, że na oku pozostaje malusieńka blizna, która jest znacznie mniejsza niż po zabiegu laserowym, ale jednak delikatnie powoduje wyzwalanie takich objawów. Czy okulary do czytania będą potrzebne po 40 roku życia? Przy skorygowaniu wady do zera najczęściej jest tak, że do 43, 45 roku życia radzimy sobie dobrze z czytaniem z małych odległości. Reszta zależy tutaj od tego, jaką dokładnie wadę, jaką refrakcję ma pacjent po operacji. Ale ten proces starzenia się naszego oka jest taki sam jak w przypadku każdej innej zdrowej osoby. Najczęściej w wieku 44, 5, 7 lat już te okulary do czytania są potrzebne. Czy po zabiegu mogę uprawiać sport? Tak. Tutaj wręcz namawiam pacjentów do tego, żeby drastycznie nie ograniczać swojej aktywności fizycznej po takim zabiegu. Jeżeli mówimy o sportach kontaktowych, lepiej byłoby się troszeczkę dłużej wstrzymać, ale tak naprawdę większość sportów nawet 2-3 dni po zabiegu bez problemu jest możliwa do wykonania. Co z jazdą samochodem i podróżami samolotem zaraz po zabiegu? Nie ma problemu z jazdą samochodem. Jeżeli pacjent czuje się na tyle komfortowo, żeby prowadzić auto nawet następnego dnia po zabiegu rano, nie ma ku temu absolutnie żadnych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o lot samolotem, nawet bezpośrednio po operacji też nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Czy mogę iść na basen? Co do basenu, ja sugeruję pacjentom, żeby odczekali miesiąc po operacji. Wiąże się to z tym, że pozostaje świeża rana na powierzchni oka. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ona była prawidłowo zagojona. Nigdy nie mamy pewności, czy woda w basenie nie zawiera mikrozanieczyszczeń, które mogłyby być przeszkodą w gojeniu. Co jeśli pojawi się zaćma? Zaćma pojawia się u 50% osób powyżej 50 roku życia i tak samo może się zdarzyć u osoby, która ma soczewkę Fakina. My wiemy, że troszeczkę szybciej może się to zdarzyć niż w innym wypadku, ale zwracamy też uwagę pacjentów na to, że operacja zaćmy jest doskonałym sposobem tego, żeby pozbyć się już nie tylko wtedy wady nadal, jeżeli jeszcze taka wada chociaż mała pozostaje, ale też poprawić sobie widzenie z bliska i czytać bez okularów. W jaki sposób przygotować się do zabiegu? Nie ma specjalnie istotnych przygotowań. Tak naprawdę my zwracamy uwagę pacjentów tylko na to, żeby zachować rozsądną higienę brzegów powiek, czyli nie używać makijażu w ostatnich dniach przed operacją. Poza tym tak naprawdę nie ma jakichś bezwzględnych obostrzeń związanych z przygotowaniem. Czy zabieg jest bezpieczny? Czy są powikłania? Jak każda procedura medyczna, jak każda operacja ma swoje potencjalne powikłania. Jest to operacja bardzo bezpieczna, ale w kilku procentach mogą zdarzyć się drobne problemy, które wpływają na gojenie, najczęściej nie mające przełożenia na końcowe widzenie. A najczęściej te problemy, na które zwracamy uwagę pacjentom, dzieją się lata, to może być kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet po operacji. W tej sytuacji może dochodzić chociażby do wcześniejszego powstawania zaćmy. Czy wada wzroku, którą mam teraz, powróci? To jest praktycznie nieprawdopodobne, ponieważ my eliminujemy tą wadę w takim wymiarze, w jakim ona jest zbadana w momencie przygotowywania do zabiegu. Jeżeli pacjent ma wadę minus 15 i ta wada troszeczkę postępuje, to jeżeli wyeliminujemy to minus 15, to może co najwyżej zdarzyć się to, że będzie po roku, dwóch, trzech, minus 1, minus 2, ale nie więcej.